Ile cali jest w 4,5 yarda? Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest policzenie, ile cali jest w 4 yardach i ile cali jest w połowie jarda. To tak naprawdę 4 plus pół yarda. Możemy najpierw zmienić to na ułamek niewłaściwy, a potem przeliczyć. Ale zanim to zrobię, pomyślmy, ile cali jest w jednym jardzie. Wiemy, że 1 yard to 3 stopy. 3 stopy w yardzie. Dlaczego mnożę przez 3? Najłatwiej myśleć o tym tak, że tutaj będziemy mieli większą wartość, a te jednostki, te jednostki będziemy chcieli skrócić. Te jardy skrócą się z tymi. Wychodzi 1 jard równa się 3 stopy. Ile cali jest w jednej stopie? Wiemy, że w stopie jest 12 cali. 12 cali. Cale są mniejszą jednostką. Dlatego mnożenie przez 12 ma sens. 3 stopy to więcej cali, więc mnożymy przez 12. Jednostki się skrócą. Stopa w mianowniku, stopa w liczniku, 3 razy 12 podzielić przez 1 to 36 cali. Mogliście to wiedzieć wcześniej, ale dobrze jest, jak jednostki się skracają. Wiemy, że 1 jard to 36 cali albo że przypada 36 cali na każdy jard. Możemy albo to rozbić, albo przekształcić na ułamek niewłaściwy. Najpierw rozbiję to na 4 jardy plus pół jarda. 4 jardy 4 yardy... będą równe 4 razy 36 cali na jard. Jardy się skrócą. 4 razy 36 to 144 cale. 144 cale. To są tylko te 4 jardy. Musimy jeszcze obliczyć pół jarda. Pół jarda razy 36 cali na na jard. Jardy się skrócą. Połowa z 36 to 18 cali. 4,5 jarda to tyle samo co 4 jardy plus pół jarda. Czyli tyle co 144 plus 18 cali. Zapiszmy to na tej stronie. 144, dodać 18. Tu jest 2, 1. Tu będzie 6 i 1. 162 cale. Inny sposób. Zamienić na ułamek niewłaściwy i pomnożyć. Jeśli mamy 4,5 czegokolwiek, 4 to tyle, co 8 połówek. Zróbmy jednym kolorem. 4 to tyle, co. Tyle samo, co 8 połówek. 4,5 to tyle samo, co 4 dodać pół. 4 to tyle, co 4 przez 1 dodać pół. Wspólny mianownik to. 2. Zatem 4 przez 1 to tyle samo co 8 przez 2. Dodać 1 przez 2 to daje 9 przez 2. Zapiszmy to prościej. 4 pierwsze, dodać 1, druga. Wspólny mianownik to 2, czyli 8 drugich dodać 1, druga, a to jest 9 drugich. Chcę, żebyście zauważyli, że jest to na pewno to samo. 4 i 1, 2 to to samo co 9 drugich. Dlaczego? 4 razy 2 to 8, dodać 1 to. to 9. Więc 9 drugich. Więc mamy 9 drugich jarda, które chcemy zamienić na cale. Jardy w liczniku, jardy w mianowniku. Zostaje nam 9 na 2 razy 36 przez 1 cal. Jardy w liczniku i mianowniku się skracają, więc zostały nam cale. Zapisujemy. Cali. Zostaliśmy z calami. Jest kilka sposobów, aby uprościć ten zapis. Najłatwiejszym sposobem jest podzielenie licznika i mianownika przez 2. Mamy więc 9 razy 36 przez 2 cali. Dzielimy licznik i mianownik przez 2. 36 przez 2 to 18, 2 przez 2 to 1. 9 razy 18, 9 razy 18 to. Zapiszmy to tutaj: 18 razy 9, 8 razy 9 to 2.